To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Tak śpiewał zespół Elektryczne Gitary z Kubą Sienkiewiczem, liderem tego zespołu. Była taka piosenka. Tak niegdyś kibice przy ulicy Bukowej żegnali kibi... piłkarzy GKS-u Katowice, którzy spadali z piłkarskiej Ekstraklasy. Pamiętam ten czas. Taki los czeka GKS buchatów. Tyle tylko, że bełchatowianie nie przystąpią niemal w stu procentach. Do rundy wiosennej sezonu 21-22 na trzecim szczeblu, rozgrywek w drugiej Lidze. Ja witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tapecie. 16 zespół piłkarskiej drugiej ligi po rundzie jesiennej GKS-Bełchatów. No, będę chciał przytoczyć może nie tylko to, co działo się jesienią w drugiej lidze, ale także ostatnie lata, które pamiętam i zapamiętam GKS-Bełchatów, bo nikt z nas na razie nie wie, gdzie Bełchatowianie wylądują w sezonie 22. 23 wiemy tylko, że nie, najprawdopodobniej nie przystąpią do wiosny już dwa mecze zostały odwołane i zobaczymy co będzie ale spróbuję sobie tutaj podsumować to co działo się w ostatnich sezonach z GKS-em na tapecie Kamil Socha prowadził niedługo no bo od 16 listopada 2021 roku zespół GKS-u w bramki 17, 32 18 punktów Bełchatowianie mieli odjęte 4 punkty to też warto, warto powiedzieć o tych czterech punktach w związku z zaległościami finansowymi. Tutaj też trzeba powiedzieć, że ta sytuacja finansowa w Bełchatowie była już od wielu, wielu długich miesięcy nierówna i były zaległości finansowe, były przede wszystkim te problemy ogólnoklubowe z finansami i tak się musiało stać. Jeżeli chodzi o rundę jesienną, Bełchatowianie wygrali 6 spotkań, 4 zremisowali, 10 przegrali. No zdobyli 22 punkty, czyli nie tak dużo mieli do wyjścia ze strefy spadkowej. Wydawało się, że jeżeli tak wszystko y, przejdzie, y, ustabilizuje się ta sytuacja finansowa na wiosnę, to będzie jeszcze szansa na to, żeby ten szczebel centralny uratować dla Buchatowa. Nic bardziej mylnego: 30% zwycięstwa, połowa to porażki, 50% i 20% y, remisy. Jeżeli chodzi o szkoleniowców, GKS-u Bełchatów, no to tutaj warto przytoczyć, że nie tak dawno pracował w Bełchatowie, był piłkarz Bełchatowa, były piłkarz wielu innych klubów, Patryk Rachwał, reprezentant Polski od 25 czerwca do 2021 roku, do listopada pracował. Później na chwilę zespół przejął Bartłomiej Kondracki i właśnie Kamil Socha objął zespół w listopada 2021 roku. Prezesem klubu został Szymon Serwa od 16 lutego, czyli od niespełna miesiąca. I wydawało się, że to wszystko ulegnie zmianie, jeżeli chodzi o Bełchatów. No niestety tak się nie stało. Podsumujmy sobie, wyróżniam sobie piłkarzy, Damian Warnecki, 17 meczów, dwa gole, jedna asysta w tym sezonie. No jeżeli chodzi o Damiana Warneckiego, to już warto powiedzieć, że ten zawodnik jest na testach medycznych w rezerwach Warszawskiej Legii w trzeciej Lidze. Chłopak, który 10 lutego skończył 21 lat, wychowany GKS-u był w skrze, był w skrze często chowa prawy napastnik. Tak więc no tutaj szukają ci chłopcy, ci chłopcy szukają klubów, no i tak to też będzie, że wielu z nich przejdzie do innych. Dawid Flaszka, no bardzo znany zawodnik, jeżeli chodzi o Bełchatowian. W tym sezonie 20 meczów. Tutaj macie wszystkie 23 gole. Chłopak z docznika 96 w lipcu skończy 26 lat. Też wychowany GKS-u Ostatnio był w Sandecji, był był Bełchatowie, odszedł do Sandecji, wrócił, by pomóc swojemu klubowi w walce o no, utrzymanie drugiej Ligi. Chłopak z Radomska, z województwa łódzkiego, wszystko to niedaleko, Bełchatów, Radomsko. No i pewnie też będzie szukał swojego klubu na rundę wiosenną. Artur Golański no nie jest już piłkarzem GKS-u Bełchatów. Jeden występ w klasie w sezonie 11-12 w uks ie 25 kwietnia skończy równe 30 lat. Chłopak z Aleksandrowa Łódzkiego i już 3 marca podpisał kontrakt z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Sokołem Aleksandrów Łódzki to też warto opowiedzieć że tam będzie występował no to jest przede wszystkim zespół który walczy o utrzymanie się w trzeciej lidze no ale przede wszystkim będzie miał szansę grać z kilkoma fajnymi ekipami Legionowia, Legionowo, Polonia Warszawa, Unia Skierniewice, rezerwy Legii, Świtnowy Dwór Mazowiecki i przede wszystkim będzie czynnym piłkarzem a nie będzie czekał na to, co, z, co będzie z wypłatami, bo to też warto powiedzieć, że oprócz tych problemów, że GKS nie wystartuje, że GKS-u nie będzie przez chwilę na mapie piłkarskiej Polski, to przecież są zadłużenia wobec pracowników, wobec piłkarzy to wszystko ma wpływ. Na otoczkę klubową no zespołu, który był w 2007 roku wicemistrzem Polski i przestępował do europejskich pucharów dwukrotny finalista pucharu Polski sezon 9596 9899. Finalista Pucharu Ekstraklasy w tym sezonie, kiedy zdobywał Bełchatów wicemistrzostwo Polski, ulegając tylko Zagłębiu Lubin, ekipa Oresta no, ze znakomitymi piłkarzami. Tam był Łukasz Garguła, Dariusz Pietrasiak, Piotr Lech, Mariusz Ujek, Karlo Kostli, no wielu innych, Tomasz Wrubel, wielu innych znakomitych ligowców, ekstraklasowców, a także y, byłych reprezentantów kraju, bo tam Rafał Boguski był wypożyczany z krakowskiej Wisły do... GKS-u Bełchatów, jako jeszcze stosunkowo młody zawodnik, naprawdę wielu znakomitych piłkarzy. Lata 90. też było wielu fajnych piłkarzy. Bełchatów sobie radził w miarę solidnie w ekstraklasie. Tenerem był m.in. Krzysztof Pawlak, reprezentant kraju. Jeden raz poprowadził reprezentację Polski Krzysztof Pawlak, więc naprawdę wielu znakomitych piłkarzy, wielu znakomitych trenerów przewinęło się przez Bełchatowski klub. Na pewno społeczność Bełchatowska cierpi, społeczność kibicowska GKS-u Bełchatów cierpi no Trzeba to powiedzieć jasno: jeżeli twój klub ginie, umiera, choćby na chwilę, choćby miał wrócić za chwilę do okręgówki, to jest na pewno wielka radość bez względu na to, gdzie grano. Ale jeżeli twój klub umiera na twoich oczach, jest to powód do ogromnego smutku. No i podsumujmy sobie ostatnie występy. Bełchatowian w, na mapie piłkarskiej Polski, tak to, tak to nazwę, no bo tak to trzeba nazwać. Sezon 18-19 było o trzecie miejsce i awans drugiej Ligi do pierwszej. W sezonie 19-20 utrzymali się, byli na 15 miejscu. W sezonie 20-21 zajęli 18 miejsce i spadli do drugiej Ligi. No i tutaj widzicie sezon 21-22, w sumie 21, no bo nie przystąpią w 2022 roku wiosną do rozgrywek. 16 miejsce wydawało się. Tak mi się wydawało, że to ta sytuacja zostanie uratowana, że te finanse się jakoś znajdą przede wszystkim na ten klub, na piłkę nożną w Bełchatowie, no w mieście około 60-tysięcznym, prawda? Tak, więc no wiemy, że tam był wielki przemysł, wielki koncern węgiel, przecież tam jest wydobywany węgiel w okolicach Bełchatowa i to wszystko, to wszystko miało, miało sens przede wszystkim te, te lata, kiedy Bełchatów zdobywał wicemistrzostwo Polski, kiedy sobie świetnie radził, ogromne finanse wydawało się, że ten klub będzie naprawdę takim mocnym, mocne podstawy bo są już zbudowane pod mocny, silny, ekstraklasowy klub kilka lat w ekstraklasie, później potem wicemistrzostwie Polski i później Totalna tendencja spadkowa, raz była pierwsza liga, spadek do drugiej ligi później znowu pierwsza liga i w tym sezonie to wszystko się skończyło, skończyło się bardzo słabo i bardzo źle. No mi ciężko jest mówić o takich historiach, no przytaczaliśmy tutaj na kanale, na live'ach sytuację Elany, Toruń, Czuwaju, przemyśl wcześniej Polonii, bytą Łódzkiego Widzewa, który się odradzał, Zawiszy, Bytkosz i pewnie jeszcze tych klubów znalazłoby się kilkanaście, które musiałyby, musiały się odbudowywać czy odbudowują się w bardzo niższych ligach. Na kanale oczywiście będę obserwował sytuację GKS-u Bełchatów, ale dla mnie, jako, dla mnie jako kibica jest to bardzo smutna historia. No i łączę się z bólu, łączę się w bólu z Wami, z kibicami GKS-u Bełchatów, bo ten bój w sezonie 2006-2007 o Mistrzostwo Polski właśnie z Waszym klubem, ja jako kibic Zagłębia Lubin nie zapomnę. No i będę obserwował co się dzieje, czy będzie szansa na to, żeby odbudować Bełchatowie ekipę na miarę być może trzeciej, być może czwartej ligi, tak jak jest to w przypadku Bytowi, która niedawno grała w pierwszej lidze, teraz gra w czwartej lidze. Gry Wejherowu, który grał w drugiej lidze, gra w czwartej lidze. Oczywiście zobaczymy jak to będzie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wytrwałości, kibice GKS Bełchatów i o to, żebyście cały czas byli ze swoim ukochanym klubem. To był szesnasty zespół po rundzie jesiennej w cyklu Na Tapecie, Duga Liga, jesień 2021 roku. Szesnasty zespół GKS Bełchatów który zakończył jesień i nie przystąpił do rundy wiosennej w 2022 roku. Przed nami już w tym cyklu dwa kluby: Hutnik Kraków, Soku Ostruda i zakończymy ten zimowy cykl na tapecie podsumowujący ekipę ekstra klasy pierwszej i drugiej ligi. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo, cześć Pa.